Cześć, witam Ciebie na kanale Sztuka Samouka. Tak jak widzicie, cały pokój mam już prawie wyszpachlowany i teraz czeka mnie całość wyszlifować. Szlifowanie gładzi to jest czynność, za którą za bardzo nie przepadam wykonywać, ale dostałem paczkę z fajnymi narzędziami do szlifowania od Lange Łukaszu do przetestowania i zaraz sprawdzę i przetestuję, czy te narzędzia sprawią, że szlifowanie stanie się dla mnie przyjemniejsze. Zapraszam do oglądania. Gładź, jaką zastosowałem tutaj w tym pokoju, to jest Knauf Super Finish. Producent deklaruje, aby tą gładź najpóźniej wyszlifować 3-4 dni od nałożenia. Ten czas już prawie tutaj dobiega końca, więc muszę ją dzisiaj wyszlifować. Tak jak zauważyliście, mam wszystkie ściany wyszpachlowane, oprócz tutaj ściany z oknem. A to dlatego, że nie mam tutaj jeszcze zamontowanego parapetu. Jak go zamontuję, i dopiero całość wyszpachluję i wyszlifuję. Zacznę szlifowanie od sufitu. Na pierwszy rzut oka sufit wygląda dobrze, ale jeśli włączę LED-a pod sufitem w ten sposób, to teraz dopiero widzę wszystkie niedoskonałości, które normalnie nie było widać. Do szlifowania użyję nowej żyrafy do testu, którą otrzymałem firmy Menzer. Ona przychodzi w takim etui. W środku jest taki oto sprzęt. Mamy też taką przedłużkę Vario i zestaw takich przejściówek, aby podłączyć odkurzacz. Tą rączkę możemy sobie przesuwać gdzie chcemy. Żeby zamontować tą przedłużkę, luzujemy tutaj to pokrętło i po prostu wkładam. Ja tutaj mam dosyć nisko, bo tylko 2 metry, więc na maksa ją dosuwam, no i zakręcam. Ok. Aby szlifować bezpyłowo, to tą żyrafę podłączę do mojego odkurzacza. Mam tutaj odkurzacz Bosch Gas 25L. No niestety nie ma on automatycznego otrząsacza filtra, lecz muszę go włączać manualnie, ręcznie. No jeszcze się nie dorobiłem takiego lepszego odkurzacza, ale działam na tym, co mam. W zestawie tej żyrafy mam takie oto dwie przejściówki gumowe do podłączenia odkurzacza. W zależności jaki odkurzacz mamy, jaką mamy tą końcówkę, taką wybieramy przejściówkę. Wystarczy, że tutaj zamontujemy jedną z tych przejściówek i wkładam tutaj tą rurę od odkurzacza i praktycznie trzyma się bardzo mocno, tutaj nic nie wyskoczy podczas pracy. Jest ok. Na przewodzie zasilającym widzę, że są takie trzy tasiemki na rzepy. Dobrze, ponieważ ten kabel sobie przymocuję do rury od odkurzacza, tak aby mi się ten kabel nie plątał pod nogami. Mam tutaj papier, który już miałem wcześniej. Jest to papier Festula o gradacji 180 i taki założę na początek. Ten pad, gdzie przyklejamy papier, jest dosyć taki mięciutki. I powiem Wam, że ten rzep trzyma niemiłosiernie. Dobra, jest równo. Ta żyrafa ma jeszcze jedno takie rozwiązanie, że ten przód możemy sobie ściągnąć i dzięki temu możemy dojechać do samej krawędzi ściany. Tak samo tą obudowę ochronną możemy również wyciągnąć lub też wymienić na nowo, jak nam się zużyje. Przy tym modelu, czyli model Vario, tą przedłużkę możemy sobie regulować, wysuwać. To jest przydatne, jeśli mamy gdzieś wysoko sufit czy też ścianę. Po prostu ją wydłużamy, mamy tam lepszy dostęp. Ja tutaj mam nisko, więc ją mam na maksa schowaną. Podłączam żyrafę pod odkurzacz. Włączam tryb uruchamiania się automatycznie. Najlepiej jak pomieszczenie jest zacienione. W moim przypadku jest dosyć ciemno. I po prostu przykładam sobie lampę. Tutaj mam taką LED-ową. W ten sposób. Wtedy widzę wszystkie niedoskonałości. Niestety nie mam lepszej lampy. Nie mam lampy smugowej, ani też teoryskiej, jak to fachowcy mówią. Ale robię tym, co mam. Na początek ustawię sobie może prędkość na 2. Zobaczymy, jak idzie. I załączam. Przykładam pad i dopiero załączam maszynę.
ściągnąłem tą obudowę i przetestowałem sobie, jak to się szlifuje do rogu ściany. U mnie się to troszeczkę nie sprawdza, ponieważ ten papier Festool, który tutaj założyłem, on jest troszeczkę większy jak ten pad. O, widzicie? Przez to, że ten papier wystaje, jak dojeżdżam do rogu sufitu, to ten papier rysuje mi ścianę. Tutaj mam zarysowaną ścianę, nie wiem, czy to widać na kamerze. Może jakbym miał dedykowany papier Menzer do tej szlifierki, to byłoby inaczej. No niestety Festool się tutaj nie sprawdza, jest za duży. Zakładam z powrotem obudowę i szlifuję normalnie. No i dobra, sufit mam skończony i wyszlifowany, zostały mi tylko rogi, a to już taką kostką ścierną po prostu w rogach to wyszlifuję. Troszeczkę się namachałem, ponieważ ta gładka zrobiła się dosyć twarda i już tak łatwo nie szło, ale się udało. Dobrze, że jest tutaj ta rączka, jakoś tak lepiej, wygodniej mi się szlifowało sufit niż trzymając tutaj, więc tutaj ta rączka jest na plus. Teraz zabieram się za szlifowanie ścian, wydaje mi się, że będzie o wiele wygodniej. Mój błąd, zrobiłem pierwszą wpadkę, odsunąłem troszeczkę talerz i on mi tutaj się wyrżnął w gładź, ale to nic, zrobi się zaprawkę i to się wszystko wyrówna. Dużą szlifierką, czyli żyrafą, lecę metry, a tam gdzie nie dojdzie żyrafa, później szlifierką oscylacyjną wyszlifuję gładź. Udało mi się wszystko już wyszlifować, więc żyrafę dużą mogę odstawić na bok. Teraz mogę zabrać tego małego rodzynka. I będę szlifował tam, gdzie duża żyrafa nie mogła dojść. Ciekaw jestem, jak się spisze. Kupiłem do niej papier na internecie z Festoola. Myślałem, że on będzie pasował, bo ma tak dużo otworów. Tak samo jest tutaj, dużo otworów. Ale niestety jak go przymocuję, to te otwory zgrywają się tylko na samym końcu. No ale zawsze to coś. Jeśli chodzi o rzep, to trzyma on dobrze. Solidnie, ale kupiłem dodatkowo też siatkę z mirki, więc tutaj odsysanie pyłu będzie idealne, bo to nie jest papier. Zobaczymy, jak się trzyma. Tak na szybko. O, trzyma się dobrze, fajnie. Elegancko się trzyma i chyba spróbuję teraz tą siateczką, mam tu siatkę 180. Ok, zakładam równiutko. Odkurzacz podpięty, wszystko ładnie się trzyma, siatka założona i próbujemy, zobaczymy jak to działa. Wystarczy tylko tutaj przycisnąć.
Powiem Wam, że z tego sprzętu jestem mega zadowolony. Super się nią pracuje, jest leciutka. Idealnie dojeżdża do rogu, że praktycznie tam już nie ma co poprawiać. Róg jest już ładnie wyszlifowany. Zresztą zobaczcie sami. Nie wiem, czy to będzie widać na kamerze, ale ten róg wyszedł idealny. I choćbyśmy mieli najlepszy sprzęt, i tak zawsze będziemy musieli ręcznie użyć kostki ściernej. Ja używam taką ściętą. Tak jak na przykład tutaj nie dojdę żadną maszyną i tak kostką będę musiał ręcznie to wyszlifować. Takie życie. Jeszcze dziennikę ręcznie przeszlifuję, ale podsumowując odcinek i sprzęt, który używałem, to ta żyrofa sprawdza się dosyć dobrze. Nie mam żadnych tam uwag. Pracowało mi się nią dobrze. Ta rączka fajnie mi pomagała podczas szlifowania sufitu. Jakoś tak nie obciążała mój kręgosłup. Moc tej żyrafy jest wystarczający, jeśli chodzi o mnie. Nie zapychała mi się, nie stawała, nie zamulała. Cały czas dobrze zbierała materiał. Jeśli chodzi o odsysanie pyłu, to tutaj ona bardzo dobrze odsysa pył, ale to też jest zależne, jaki odkurzacz posiadamy. Jeśli ciągnie dobrze, no to też ten urobek, ten pył wciąga lepiej. Także ogólnie do tej żyrafy żadnych uwag nie mam, spisywała się dobrze. Jedyny mankament, ale to też jest może spowodowane moją winą, użyłem tutaj inny papier niż dedykowany. Mam tutaj Festool i on wystaje ponad ten krążek, ten pad. I jak ściągnąłem obudowę i chciałem, szlifując sufit, dojść do ściany, do rogu, no to ten papier z racji tego, że wystaje, no troszeczkę obrysował mi ścianę. Ale jakby może był dedykowany papier, jest mniejszy, idealny, więc może tutaj wtedy tego problemu nie ma, nie występuje. A tak, to maszyna wydaje mi się, że jest fajna i sprawdza się bardzo dobrze. Natomiast jeśli chodzi o szlifierkę oscylacyjną, to zaskoczyła mnie bardzo na plus. Nigdy taką szlifierką nie pracowałem i jestem z niej bardzo zadowolony. Jest to idealny dodatek do właśnie żyrafy. Tam, gdzie żyrafa nie będzie w stanie dojść, to taką szlifierką idealnie te miejsca wyszlifujemy. Nawet jak szlifujemy małą powierzchnię, na przykład sufit w łazience, to taka szlifierka jest w zupełności wystarczająca. Idealnie tą powierzchnię wyszlifujemy. Do małej powierzchni nie musimy zabierać żyrafy. Idealnie sprawdzi się właśnie taka szlifierka. Szlifierka ta jest lekka, poręczna. Fajnie mi się nią pracowało i na pewno jeszcze będę ją używał. Chętnie poczytam Twoje opinie na temat tej marki Menzel. Jeśli używałeś, napisz w komentarzu, jak Ci się ta marka podoba i jak Ci się nimi pracowało. Jeśli interesuje Ci ten sprzęt i chciałbyś poczytać więcej na jego temat, to zapraszam Cię do opisu pod filmem. Tam znajdziesz namiary na ten sprzęt, który użyłem w filmie. Tymczasem będzie to już wszystko. Dziękuję Ci serdecznie za uwagę. Zapraszam na inne moje filmy i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć!